chcę również dzisiaj powiedzieć troszkę szerzej o pewnych problemach, jakie mamy z oceną kandydata na prezydenta, pana Bronisława Komorowskiego. To, że pan prezydent Komorowski przyzwyczaił nas do różnych zachowań i wypowiedzi, które jako żywo zaszczytu nie przynoszą, a raczej są przejawem jakiegoś trochę potem wstydu, bo jak inaczej nazwać, przepraszam, że to przypomnę, tłumaczenie prezydentowi Obamie, że jak mężczyzna idzie na polowanie, to musi zabezpieczyć swoją żonę, żeby jakiś inny samiec nie przyszedł do jaskini, jej krzywdy nie zrobił, co wywołało, ta opowieść pana prezydenta wywołała ogromne zdziwienie zarówno u tłumacza, który miał to tłumaczyć, jak i u prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czy jego zachowania w parlamencie japońskim, gdzie stanął na krześle, co wywołało zdziwienie w kraju kwitnącej wiśni wobec cywilizacji europejskiej, wybitnego przedstawiciela tej cywilizacji, który nie wie, do czego krzesło służy. Czy wypowiedzi dotyczące różnych zwrotów nieprecyzyjnych, błędów gramatycznych, ortograficznych, złej konstrukcji zdania, bo tylko tym tłumaczę potrzebę pamiętania ofiar żołnierzy wyklętych, osób zamordowanych przez żołnierzy wyklętych. Ja nie sądzę, żeby był tak cynicznym Komorowski człowiekiem, żeby w ten sposób myśleć. Ale to wszystko można by potraktować w kategoriach folkloru politycznego, nieprecyzyjności, jakiejś nieumiejętności radzenia sobie z wypowiedzią w języku polskim. Ale są sprawy poważniejsze. Przede wszystkim chcielibyśmy mieć wiedzę i pewność, jakie są poglądy pana Komorowskiego. Najczęściej te poglądy weryfikuje się w postaci debat z innymi kandydatami, z dziennikarzami, którzy zadają trudne pytania, zadają pytania uszczegóławiające. Takich debat na świecie nikt się nie boi. W debatach bierze udział prezydent Stanów Zjednoczonych. Nieco ponad tydzień temu odbyła się debata polityczna z udziałem premiera Camerona, lidera politycznego Wielkiej Brytanii, który nie bał się z kilkunastoma przedstawicielami innych ugrupowań dyskutować. Pan prezydent Komorowski się boi, nie chce. Nie chce rozmowy z nikim, nie chce dyskutować ani ze wszystkimi kandydatami, ani z jednym liderem sondaży poza panem prezydentem, nie chce. W związku z tym jesteśmy zmuszeni, mówię to jako przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, by przytoczyć wypowiedzi pana Komorowskiego sprzed 5 lat, z kampanii wyborczej w 2010 roku. Co wtedy mówił o ważnych tematach i czy przez te 5 lat zrobił cokolwiek, by je zrealizować, te swoje obietnice, czy też po prostu zakpił sobie z ludzi, obiecał, a słowa nie dotrzymał, czyli mówiąc po prostu, ludzi oszukał. Więc przypomnę bardzo krótko, robimy dzisiaj to w całej Polsce. Pan prezydent Komorowski zgodził się na podwyższenie wieku emerytalnego, chociaż w 2010 roku twierdził, że on się na to nie godzi. Stwierdził, cytuję, jest potrzebna zmiana w systemie emerytalnym, ale my proponujemy zmianę na zasadzie wyboru, że ktoś może dłużej pracować, ale nie musi. Musi dokonać wyboru, czy chce dłużej pracować i mieć wyższą emeryturę, czy też krócej pracować i niższą emeryturę w debacie wyborczej 30 czerwca 2010 roku. Później, kiedy się okazało, że Platforma Obywatelska, partia, z której się wywodzi, jest właściwie eksponentem Platformy Obywatelskiej, zaproponowała bardzo niekorzystne dla Polaków rozwiązania z wydłużeniem obligatoryjnym, obowiązkowym wieku emerytalnego, pan prezydent, chociaż obiecywał to wszystko, głosu nie zabrał. Zlekceważył swoje obietnice wobec wyborców. Sprawa, która również bardzo bulwersuje, pan prezydent Komorowski, wtedy kandydat na prezydenta, Bronisław Komorowski, w sposób złotousty obiecywał rolnikom, że będzie się starał, będzie współpraca w zakresie wyrównania płatności do głównych wiodących krajów Europy Zachodniej, do Francji, do Niemiec. Niestety
Polska przegrała negocjacje polityki rolnej na lata 2014-2020. Minister rolnictwa z PSL-u był za słaby, by wynegocjować odpowiednio adekwatne do pozycji polskiego rolnictwa warunki. Premier nie był zainteresowany walką, premier ówczesny, premier Tusk, walką o dobre warunki dla polskiego rolnictwa. Można powiedzieć, że polskie rolnictwo zostało przehandlowane, w cudzysłowie, za posadę Tuska w Brukseli. Gdzie był wtedy pan prezydent Komorowski? Dlaczego się nigdzie, w żadnej wypowiedzi publicznej, ani w kraju, ani za granicą, nie odniósł do spraw polskich rolników? Nigdzie się nie wypowiedział, że potrzebuje Polska równego traktowania, bo inaczej nie, polskie rolnictwo nie jest w stanie sprostać konkurencji. Jest to prawdopodobnie ostatnia perspektywa finansowa wsparcia dla rolnictwa. I Polacy, którzy przez wiele lat nie korzystali, tak jak kraje Europy Zachodniej, są w gorszej sytuacji. To jest sprawa absolutnie oczywista. Pan prezydent Komorowski nie zająknął się nawet w sprawach dla polskich rolników ważnych. Również to, co obiecywał w 2010 roku, powiedział bardzo wyraźnie. Podnoszenie podatków to jest najgorsze rozwiązanie. Czyli najgorsze to jest takie, którego nie popieramy. Popieramy rozwiązania lepsze, a nie gorsze. Pan prezydent Komorowski podpisał 13 ustaw podnoszących podatki. O tym może bardziej precyzyjnie mówi spot wyborczy, który w internecie Państwo możecie znaleźć. Pan prezydent między innymi podpisał wzrost podatku VAT, który uderza przede wszystkim w ludzi najbiedniejszych. Tych, którzy potrzebują na bieżąco środki do życia. I podniesienie VAT-u nawet o parędziesiąt groszy na konkretnym produkcie dla tych ludzi jest wielkim problemem. Inni, którzy mają miliony dochodu, dla nich to nie jest nic istotnego. Pan prezydent Komorowski również wbrew temu, co sądzą Polacy na temat GMO, roślin modyfikowanych genetycznie, prawie 80% Polaków jest przeciwnych uwolnieniu roślin modyfikowanych genetycznie w Polsce, produktów z tych roślin. Pan prezydent Komorowski nie miał żadnych zahamowań. Podpisał ustawy, które otwierają Polskę na GMO. A przecież prezydent nie jest bezwolnym manekinem, nie jest wykonawcą woli partii rządzącej. Ma liczny i dobrze skonstruowany aparat analityków, doradców, którzy mogą mu podpowiedzieć, czy sprawa jest dla społeczeństwa, dla państwa dobra i podpisuje, czy jest, budzi wątpliwości konstytucyjne, wtedy ma możliwość kierowania do Trybunału Konstytucyjnego, czy też jest absolutnie szkodliwa i ją wetuje. Na dodatek pan prezydent jako jedyny Polak ma prawo do inicjatywy ustawodawczej. Obywatele, żeby zgłosić swój pomysł, muszą zebrać 100 tysięcy podpisów. To nie jest proste. Przekonali się o tym kandydaci na kandydatów w wyborach prezydenckich. Wielu z nich nie zebrało 100 tysięcy podpisów, więc nie jest to sprawa prosta. Prezydent może sam jednoosobowo inicjatywę ustawodawczą zgłosić. Ma, jak już wspomniałem, doradców, którzy mu w tym mogą pomóc. Ale okazuje się, że pan prezydent Komorowski również lekceważy te inicjatywy, pod którymi podpisywali się obywatele. Choćby wiek emerytalny. Ja już o tym wspominałem, ale to było również poparte prawie 2,5 milionem podpisów obywateli, którzy nie godzą się na wydłużanie wieku emerytalnego bez atestacji poszczególnych zawodów, bez uznania, czy ludzie w tym wieku są jeszcze w stanie pracować. Z jednej strony zmuszamy, i prezydent Komorowski brał w tym udział, ludzi do pracy często do ostatnich chwil życia, a z drugiej strony na rynku pracy w ten sposób zabieramy miejsca, to Grudziądz jest tego dobrym przykładem, zabieramy miejsca dla ludzi młodych, zmuszając ich do emigracji zarobkowej za granicę, do pracy poniżej wykwalifikowania, wykształcenia uzyskanego w Polsce. Nic nie protestował. Został zgłoszony obywatelski projekt podnoszący problem, kwestię lekcji historii w polskich szkołach. To jest może ważne również i dzisiaj, w dniu
Narodowego Święta Pamięci Ofiar Katynia. Bardzo wielu młodych ludzi, kiedy pytać ich, co, z czym im się kojarzy słowo Katyń, wzrusza ramionami, nie ma pojęcia. To świadczy o tym, że te elementy historii, które mogłyby być elementem spinającym, tym konstytuującym jedność narodową, polską tradycję, korzenie narodowe, są niewykorzystywane i trzeba naukę historii zmienić. Były zebrane podpisy, pan prezydent, historyk z wykształcenia, przypomnę, historyk z wykształcenia, absolutnie to zlekceważył. Podobnie było z sześciolatkami w szkołach. Szkołach, które są w dużej mierze nieprzygotowane do objęcia obowiązkiem nauki dzieci tak małych. I zamiast zostawić decyzję rodzicom, którzy najlepiej wiedzą, czy dziecko jest już rozwinięte emocjonalnie, intelektualnie, czy może podjąć obowiązek nauki, czy należy jeszcze z tym zaczekać, pan prezydent to absolutnie zlekceważył. Również bezkrytycznie, chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, bez żadnej refleksji, podpisuje ustawy, które bardzo szkodzą Polsce powiatowej, Polsce małych miejscowości, polskim obszarom wiejskim. Przecież ludzie, którzy mieszkają w mniejszych miastach, w miastach powiatowych, którzy mieszkają na obszarach wiejskich, mają prawo do podobnego dostępu do dóbr cywilizacji, jak ci, którzy mieszkają w Warszawie. Czym zatem wytłumaczyć ograniczanie placówek oświatowych, czym likwidację połączeń komunikacyjnych komunikacją publiczną, likwidację placówek Poczty Polskiej, ba, likwidację posterunków Policji Państwowej, pogarszanie bezpieczeństwa obywateli, pogarszanie jakości życia. Pan prezydent wszystko bezkrytycznie podpisuje. Likwidacja sądów rejonowych. Nigdzie ani przez moment się nie zawahał, żeby nie dopuścić do wprowadzania rozwiązań szkodzących polskiemu społeczeństwu. W związku z tym mamy prawo, myślę, że przed społeczeństwem mamy również obowiązek, przypominać wypowiedzi pana Bronisława Komorowskiego, co obiecał i czy to zrealizował. Niestety w wielu, wielu przypadkach można powiedzieć, że oszukał swoich wyborców. Obiecywał co innego, tego nie realizuje. I my będziemy to wszystko przypominali. Myślę, że najlepszą formą obrony czy wyjaśnienia wątpliwości pana prezydenta byłaby debata. Ale skoro tej debaty nie możemy się doczekać, to musimy podejmować takie działania, jak również ogólnopolska akcja ulotkowa, pokazująca hipokryzję prezydenta Bronisława Komorowskiego. I na koniec chcę poruszyć jeszcze jeden aspekt, jeden problem, z którego pan Komorowski jako żywo nie chce, bądź nie potrafi się wytłumaczyć. To jest sprawa likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Przypomnę, WSI, czyli rosyjska agentura w Polsce, nazywająca się Wojskowe Służby Informacyjne, oplotła pajęczyną różne dziedziny życia społecznego i gospodarczego w Polsce. I wolne, niepodległe, wybijające się na niepodległość państwo polskie musiało się od tej postkomunistycznej pajęczyny uwolnić. To była sprawą być albo nie być suwerenności Polski. Dlatego zostały podjęte działania przez ówczesny Sejm, by wojskowe służby zlikwidować, przeprowadzić weryfikację oficerów, 2600 oficerów, którzy byli w tej służbie. Natomiast ten wrzut, ten rak musiał być wycięty. Jedynym posłem Platformy Obywatelskiej, który nie chciał likwidacji WSI, był Bronisław Komorowski. I proszę Państwa, niezależnie od tego, czy likwidacja była prowadzona w sposób poprawny, prawidłowy, czy też były błędy, jak próbuje się zarzucać Antoniemu Macierewiczowi, przypomnę, że likwidacja była prowadzona w sposób pośpieszny, ponieważ ci oficerowie mataczyli, zacierali ślady, przecinali powiązania, żeby nie można było ustalić, czym się zajmowali. Dlatego likwidacja odbywała się
w ekstraordynaryjnym trybie, w wielkim pośpiechu. Może i popełniono błędy. Ja nie twierdzę, że tak mogło nie być. Ale chcę podnieść, że nawet ludzie, którzy nie są związani z Prawem i Sprawiedliwością, na przykład toruński poseł Platformy Obywatelskiej, pan Antoni Mężydło, stwierdził ostatnio, jest to wypowiedź na portalu wpolityce.pl, że nawet jeżeli były błędy przy likwidacji WSI, to należało likwidować, ponieważ koszty i utrudnienia i problemy z WSI, gdyby nie zostało zlikwidowane, byłyby dla Polski większe nawet niż błędy związane z likwidacją. I mówi to człowiek, jeszcze raz to podkreślam, niezwiązany z Prawem i Sprawiedliwością. Pan Komorowski stwierdził ostatnio, że likwidacja WSI była hańbą i błędem. Likwidacja komunistycznych rosyjskich służb w Polsce była hańbą i błędem. To ja nie wiem, komu pan prezydent Komorowski chce służyć. Będziemy przypominali wszystkie jego wypowiedzi, wszystkie jego działania, bo naród, suweren, ma prawo wiedzieć, kogo wybiera. Bardzo dziękuję, że państwo chcieliście to wysłuchać. Teraz przechodzimy do ważnych spraw związanych z Grudziądzem, a później będziemy odpowiadali na pytania. Ja pozwolę sobie tu rozpocząć. Ja myślę, że w zasadzie chcieliśmy dotknąć w zasadzie dwóch kwestii, które jak taki wrzut nierozcięty ciążą i wymagają takiej resekcji i uzdrowienia jakiegoś radykalnego. Mianowicie pierwsza z kwestii dotyczy tak zwanego sportu amatorskiego, sportu klubowego, sportu w ramach stowarzyszeń uprawianego przez dzieci i młodzież w Grudziądzu. Oczywiście ten problem, który narasta, dotyczy wprost sytuacji w klubie sportowym Stal w Niszku. Do dzisiejszego dnia nie został rozwiązany przez samo stowarzyszenie, przez klub prowadzący, ale także z ramienia sprawowanego nadzoru przez pana prezydenta, bo przypomnę, ustawa o stowarzyszeniach, prawo o stowarzyszeniach zobowiązuje pana prezydenta w sytuacjach ekstremalnych, kiedy dochodzi do przekroczenia pewnych zasad, do naruszenia pewnych praw, do ingerencji, nawet aż do skutków prawnych, nawet może iść z pewnymi sprawami do sądu, prostując pewne uchwały zarządu, pewne decyzje, poprawiając statut danego stowarzyszenia. Do dnia dzisiejszego taki problem nie zdarzył się. Ja przypomnę, że sprawa dotyczy likwidacji drużyn sekcji piłkarskiej w Mniszku, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież. Niedawno ćwiczyło tam 100 dzieci, dzisiaj jest ich połowa, czy 50. Mamy jeszcze w tym przypadku z jednym zasadniczym, bardzo niedobrym w zasadzie sygnałem i to jest niepokojące, a mianowicie 50 rodziców, którzy chcieli przystąpić do tego stowarzyszenia, wypisali odpowiednie deklaracje, wpłacili także na konto klubu wpisowe, nie zostało do dnia dzisiejszego przyjętymi. Uważamy to za sytuację skandaliczną, dlatego że wiąże się to też z naruszeniem ustawy, prawo o stowarzyszeniach, bo ta ustawa mówi, że nie należy nikomu ograniczać dostępności. Taką brak dostępności należy oczywiście uzasadnić. Jeżeli kogoś nie przyjmujemy do stowarzyszenia, to muszą być jakieś powody ku temu, a na dzień dzisiejszy takich powodów nie ma. Nie ma decyzji ani w zakresie przyjęcia tych rodziców, ani też w zakresie uzasadnienia co do odmowy o przyjęciu. Oczywiście to zaniechanie i brak tutaj elementarnego rozwiązania tego problemu, jak podkreślam cały czas, mówimy o tym na sesji z ramienia sprawowanego nadzoru pana prezydenta nad stowarzyszeniami, a szczególnie nad klubem sportowym, któremu powierzył majątek miejski, bo wiemy doskonale, że klub sportowy pracuje i funkcjonuje na majątku miejskim, korzysta z hali, ze stadionu, wszystkich urządzeń, które są tam dostępne, ale także powierzone zostały jemu środki, rokrocznie powierzamy pewne środki budżetowe, którymi dysponuje i które wydaje. Dodatkowym elementem finansującym pewnie są także środki finansowe pochodzące z kasy MPGN-u, bo być może i ta spółka w jakimś stopniu wspomaga ten klub. Przypomnę, że prezesem zarówno klubu sportowego Stal, jak i spółki MPGN jest pan prezes Zenon Różycki. Pełni te funkcje jednocześnie. No niestety problem, który narasta z miesiąca na miesiąc, spór nierozwiązany do dnia dzisiejszego. Przypomnę, że do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi na kolejną interpelację, która już wskazywała na konkretne naruszenie pewnych elementarnych kwestii prawnych, jeżeli chodzi o ustawę o stowarzyszeniach, ale także jeżeli chodzi o sam statut klubu sportowego Stal. Pan prezydent jak gdyby nie ma na to pomysłu, stara się uspokoić tylko sytuację i w zasadzie tak jak to potocznie mówimy,
zamieść ją pod dywan i to ma być jedyne rozwiązanie. Dlatego jeszcze raz z tego miejsca w dniu dzisiejszym i korzystając z tej sytuacji dzisiejszej konferencji apelujemy do Pana Prezydenta o natychmiastowe negocjacje z tym stowarzyszeniem, z tym klubem, ale także jeżeli chodzi o dodatkowe rozwiązanie, nawet o konieczne środki prawne, które, do których także jest zobowiązane. Bo wiemy doskonale, że nie ma większej szkody, jeżeli chodzi o zaniechanie kształcenia nowych kadr sportowych. Przypomnę, że mamy dwa znaczące kluby sportowe w mieście Grudziądzu. Tym jednym to jest klub Olimpia, który no niestety, ale oczekuje także nowych zawodników, nowego narybku, poziom kształcenia w poszczególnych obszarach tego miasta, szczególnie tu w przypadku tego klubu niestety, ale nie jest spełniony. Druga kwestia to jest także sygnalizowana, powtarza się to systematycznie, prawie co miesiąc w zasadzie telefony mamy i sygnały ze strony osób handlujących systematycznie. Jeżeli chodzi o targowiska miejskie, które są zarządzane przez spółkę MPG Grudziądz, także przez pana prezesa Zenona Różyckiego. Niepokojące sygnały doszły z targowiska w Tarpnie przy ulicy Paderewskiego, gdzie w zasadzie, no powiem, brak elementarnej komunikacji albo też dodatkowe obciążenia finansowe, które zostały narzucone dzierżawiącym tamte stanowiska, są nie do uniesienia. Dodatkowe opłaty z tytułu wjazdu samochodem, rozładunku samochodu i tak dalej, albo też pewne kary, to całe prawo, które jest też związane z pewną formą uchwały, którą należy pewnie dzisiaj poprawić, należy zweryfikować, zlustrować, ale też trzeba odnieść się do tego, co czynią dzisiaj inkasenci, którzy zachowują się tak, jakby chcieli się pozbyć wszystkich tam targujących w tych obszarach, jakby chcieli ich zniechęcić do tego, aby przyjeżdżali na te targowiska. Szczególne wzburzenie wywołała sytuacja pana, który przyjechał z odległej wioski, aby sprzedać 3 wytłaczanki jajek, a w ramach nieposiadanego tak zwanego abonamentu czy też dzierżawy musiał zapłacić 25 postojowego, czyli praktycznie wszystkie te 3 wytłaczanki jajek, jeżeli weźmiemy pod uwagę wartość tego towaru, który posiadał, te pieniążki zostały mu zabrane. Jest to niedopuszczalne, jest to działanie na szkodę tych najbiedniejszych, tych, którzy chcą w jakiś sposób pozyskać dochody, walczą o byt. Dzisiaj, jak wiemy, jest bardzo ciężko, szczególnie ludziom, jeżeli chodzi o obszary wiejskie, o ludziom pochodzących do wsi. To te dwa tematy. Dziękuję za słowo. Dziękuję bardzo Krzysztofowi Kuczyńskiemu. Proszę bardzo, radny Sławomir. Znaczy ja, proszę Państwa, chciałbym wypunktować dosyć no, gorszącą mnie sytuację, ponieważ dowiedzieliśmy się niedawno, że pani prezes spółki Grudziądzkie Inwestycje Medyczne zarabia więcej niż nam to wcześniej sugerowano, że będzie zarabiać. Proszę pamiętać, że w poprzedniej kadencji powstała spółka Grudziądzkie Inwestycje Medyczne. Powstała głównie po to, aby wziąć kredyt 150 milionów złotych na dokończenie budowy szpitala. I wtedy nas radnych, ja wtedy byłem członkiem Komisji Budżetu, zapewniano, by przekonać nas, by głosować za powołaniem tej spółki, że koszty funkcjonowania spółki, a więc i prezesa, który zostanie powołany, i rady nadzorczej będą niewielkie. Tam wtedy pojawiła się kwota od 500 do 1000 zł dla prezesa. Zasugerowano, że najprawdopodobniej będzie to naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, ze względu na to, że jest to osoba kompetentna, która w sprawach medycznych jest dosyć dobrze zorientowana. Na dodatek jeszcze jest członkiem, wtedy była jeszcze przewodniczącą Rady Społecznej Szpitala, więc dobrze by było połączyć te funkcje. W związku z tym pensja dla pani prezes będzie, tak jak powiedziałem, w kwocie od 500 do 1000 zł. Natomiast się okazało, że jest to kwota o wiele większa. Media donoszą, chyba prawdopodobnie te nowości o tym pisały, nie Pomorska, przepraszam, że jest to kwota około 5000 zł. W związku z tym, tak jak powiedziałem Państwu, nie tak to miało być. Mnie to zgorszyło akurat i przypuszczam, że nie tylko mnie, ponieważ miałem sygnały nie tylko od radnych, także z tej mojej strony opozycyjnej, ale radnych, którzy rządzą tym miastem. Mnóstwo pytań ze strony mieszkańców w tej kwestii, no jak to jest możliwe, no, że spółka, która nie przynosi dochodów, tak, która wzięła kredyt na budowę szpitala, ma prezesa, który zarabia takie pieniądze. Ja
chciałbym tutaj uzyskać teraz już więcej informacji, tak? Bo proszę pamiętać, że oprócz pani prezes zarządzającej tą spółką jest również rada nadzorcza, która również na pewno ma gratyfikację finansową za wykonywanie swoich obowiązków. W związku z tym, proszę Państwa, zwłaszcza w sytuacji, kiedy sytuacja szpitala nie wygląda, kiedy tak naprawdę mamy stratę i to sporą stratę za rok 2014, no dorabianie się jeszcze na środkach publicznych to jest coś bardzo nie w porządku i naszym zdaniem w wielu przypadkach, wiele osób mi o tym mówi, zachowanie skandaliczne. Myślę, że tutaj należy jeszcze raz przeanalizować tego typu sytuacje i poprosić pana prezydenta o podanie pełnych kosztów utrzymania spółki Grudziąckiej Inwestycje Medyczne. No to jest też sposób nieadekwatny, jeżeli do całej sytuacji, w której dzisiaj szpital się znajduje bezwzględnie. To należy z całą stanowczością wielokrotnie podkreślać, że te zobowiązania, które ciążą na gminie, czyli na mieście Grudziądzu, będą musiały być przez mieszkańców spłacane w perspektywie wielu, wielu lat, bo chyba, że będziemy mieli do czynienia z jakąś wyprzedażą majątku komunalnego, ze sprzedażą OPEC-u, wodociągów, bo tak się też w Polsce dzieje. Miasta, które nie radzą sobie z finansami, sprzedają udziały w spółkach i to jest najgorszą rzeczą. Na Śląsku, któreś z miast sprzedało udziały w spółce wodociągowej, firmie niemieckiej, firma niemiecka podniosła cenę wody i ścieków o 100%. Takie są konsekwencje pozbywania się z udziałów własności miasta. Szanowni Państwo, my na naszych konferencjach prasowych z udziałem pana posła i ten wątek kiedyś też dotknęliśmy, krytykując bardzo wysokie nagrody roczne dla prezesów spółek. I wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, pani prezes Grudziąckich Inwestycji Medycznych też otrzymała wysoką nagrodę. W związku z tym, proszę Państwa, no, to jest sprawa, która naprawdę wymaga dłuższego komentarza i wytłumaczenia się ze strony pana prezydenta, jak tak łatwo zmienia decyzję, radnym mówiąc na początku, kiedy spółka miała zostać powołana, zupełnie co innego, a więc jeszcze raz powtarzam, ma sprowadzono błąd, a zupełnie inaczej wygląda sytuacja po dwóch, trzech czy nawet czterech latach funkcjonowania tej spółki. Mamy też do czynienia z pewną odwrotnością działania, jeszcze przywołałem temat Straży Miejskiej w Grudziądzu. Temat Straży Grudziąckiej jest dość tematem takim kontrowersyjnym w skali całego kraju. Różne są opinie na ten temat, różne zachowania społeczne. Są inicjatywy także podejmowane przez mieszkańców w sprawie odwołania. W Grudziądzu po raz kolejny jawi się już inicjatywa teraz obywatelska, zbieranie tych 150 podpisów w zakresie przedstawienia obradom, że tak powiem, Rady Miejskiej uchwały odnośnie odwołania likwidacji Straży Miejskiej. Ten temat należałoby w odrębnym trybie rozważyć. Ocena Straży Miejskiej jest też pewną oceną działania prezydenta miasta i tak to postrzegamy, że w zasadzie działalność Straży Miejskiej w Grudziądzu to działalność pana prezydenta, to jego wymagania, to zakresy realizowanych priorytetów, do których jest powołana Straż Miejska. No niestety mamy tutaj z dziwnymi poczynaniami, ja już nie będę przywoływał najniższych zarobków, które mają strażnicy, a które nie są w pewnej grupie tej najmłodszej od wielu, wielu lat podnoszone. Mamy wręcz odwrotnie do dzisiaj do czynienia z odwrotną sytuacją, kiedy pan prezydent znowu deklaruje zwiększenie zatrudnienia w Straży Miejskiej o kolejne 5 etatów, nie myśląc o podwyżkach płac dla strażników, a nie myśląc o tym, aby lepiej motywować tych ludzi do pracy, aby więcej od nich wymagać, aby tworzyli oni lepsze warunki bezpieczeństwa w mieście Grudziądzu. W mieście, gdzie miejsca pracy w zasadzie są, do, powiedzmy sobie, w ciągłym poszukiwaniu, dobre miejsca pracy, dobrze płatnej pracy, są elementem poszukiwania wielu mieszkańców. Każde stanowisko pracy się dzisiaj na pewno liczy i zanim pewnie będziemy chcieli zlikwidować taką Straż Miejską, musimy stworzyć alternatywę zatrudnienia, bo na tym polega problem, bo dzisiaj Straż Miejska stała się pewną formą koła ratunkowego, oscylującą, tak jak powiedziałem, w obrębie tej najniższej pensji krajowej, co jest też skandaliczne. Pozwólcie Państwo, jeszcze odnieść się do jednego z wątków, które rozpoczął pan Krzysztof Kusiński. Ja, co oczywiste, bardzo monitoruję komunikaty, które są z Kancelarii Prezydenta, wyniki jego różnych spotkań. Więc dwa dni temu w mediach ukazała się informacja, że pan prezydent z troską pochylił się nad problemem sprzedaży bezpośredniej przez rolników.
bo przypomnę Państwu, i stwierdzono, że Pan Prezydent będzie wspierał działania, które będą miały w Polsce sprzedaż bezpośrednią wprowadzić. Toż to jest jakiś absurd, to jest jakiś humbug. Jeżeli wie, na czym polega problem, to należało wystąpić z inicjatywą ustawodawczą i takie prawo w Sejmie przeprowadzić. Jeżeli wiedział i przez 5 lat tym się nie zajmował, to jest cynizm i hipokryzja. A teraz tematy trudne, tematy, które widać ludzi interesują, takie tematy jak choćby sprzedaż bezpośrednia, która żywotnie interesuje rolników, w szczególności mniejszych, no to pan prezydent z troską się nad tym pochyla, żeby mamić ludzi, ogłupiać kolejnymi tematami, którymi się ponoć zamierza zajmować. Tak jak poprzednio, obiecywał i oszukał, tak będzie i tym razem, jeżeli nie daj Boże zostałby prezydentem państwa. Czy są pytania? Co się dzieje z Andrzejem Wiśniewskim? Bo nie było go chyba już na 2 sesjach Rady Miejskiej. I dzisiaj też jest nieobecny, czy jest chory? Czy... Znaczy, pierwsza nieobecność była uwarunkowana stanem zdrowia. Na pewno, bo chyba miał jakieś poważne zapalenie płuc, dość długo był leczony. Aktualnie nie wiem, no był powiadomiony o dzisiejszej konferencji i nie umie odpowiedzieć, dlaczego go nie ma w tej chwili. Mówił, że będzie. A jak sytuacja klubu? Czy pogodzili się Państwo z tą drugą swoją połówką i ten klub funkcjonuje obecnie? Nie tak dawno w telewizji kablowej deklarowałem możliwość dialogu. Nie oglądam, dlatego pytam. Tak, deklarowałem możliwość dialogu z tą czwórką panów, która powiem brzydko, ustawiła się za cenę stanowisk przewodniczenia i tak dalej, bez względu na decyzję klubu, który został powołany, wybraliśmy przewodniczącego klubu. No taka sytuacja miała miejsce. Rozmawiamy na ten temat i myślę, że niebawem zapadną jakieś decyzje. Ja chcę wyraźnie podkreślić, że nie dopuścimy kolejny raz do podziału prawicy w Grudziądzu i te dwa płuca prawicy grudziąckiej, jakim jest zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Ruda Grudziądza, z sobą współpracują w sposób praktyczny. Również teraz przy okazji kampanii wyborczej Andrzeja Dudy i również przy następnych jesiennych wyborach parlamentarnych. Koledzy z Ruchu dla Grudziądza złożyli wnioski o wstąpienie do Prawa i Sprawiedliwości. Czekają te wnioski na rozpatrzenie przez pełnomocnika okręgowego pana... Mowa tutaj o panu Wiśniewskim i o panu... Tak, czekają na rozpatrzenie przez pełnomocnika okręgowego pana posła Zbonikowskiego i jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że w niedługim czasie nasi koledzy zostaną członkami Prawa i Sprawiedliwości i ta pewna dostrzegana raczej z zewnątrz niż faktycznie występująca dychotomia zostanie usunięta. Dla mnie jest ważniejsze, zdecydowanie ważniejsze niż tylko członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości, współpraca różnych podmiotów prawicowych w Grudziądzu. Ja od dawna, i za to dziękuję również kolegom reprezentującym Ruch dla Grudziądza, od dawna twierdzę, że w praktycznym działaniu jest siła Prawa i Sprawiedliwości. My mamy wokół siebie ogromadzać i organizacje prawicowe, stowarzyszenia, ludzi związanych z Solidarnością, ludzi, którzy mają podobną skalę, podobne wartości podzielają jak my. I w oparciu o tą szeroko rozumianą współpracę prawicy również toczy się kampania wyborcza, przecież ona nie jest tylko kampanią Prawa i Sprawiedliwości. Tylu ludzi, proszę Państwa, ilu chciało złożyć podpisy pod listami poparcia Andrzeja Dudy, to przypomina mi atmosferę pierwszej Solidarności. Tylu ludzi, kiedy już złożyliśmy do Sejmu, do Komisji Wyborczej 1 600 000 podpisów, jeszcze ludzie przechodzili, proszę Pana, gdzie jeszcze można poprzeć tego Dudę? Zresztą wyniki notowań, do których podchodzimy z ostrożnością oczywiście, ale w ubiegłym tygodniu wyniki pokazują, że dystans między Komorowskim a Dudą spadł poniżej 10%. W 2005 roku, kiedy kandydował Lech Kaczyński, przed pierwszą turą przedział między Lechem Kaczyńskim a ówczesnym kandydatem Platformy Donaldem Tuskiem był dużo, dużo większy. I w drugiej turze wszystko zostało nadrobione. Więc jestem przekonany, że nasz kandydat, który zresztą odwiedził Grudziądz, czym Państwo wiecie, wygra wybory prezydenckie.
Czy w związku z tą sprawą opłat targowych, bo to radni ustalają opłaty i cennik, oraz czy zamierzają Państwo na przykład wnieść jakąś poprawkę do coś, jakieś kroki poczyniono w tym celu, bo mają Państwo teraz ułatwioną nieco sprawę tutaj odnośnie inicjatyw wszelkiego typu. Znaczy, no my mamy od wielu miesięcy do czynienia z pewnymi sygnałami w zakresie tego, co należy poprawić. Należy zweryfikować pewne fakty, bo mieszkańcy sygnalizują, przepraszam, użytkownicy targowiska sygnalizują przedziwny tryb pobierania tych opłat, czy często wielokrotny. Musimy się do końca zapoznać pewnymi faktami, które miały miejsce, czy jest to wszystko prawdą. Jeżeli pobiera się jeszcze jakieś dodatkowe, inne opłaty, jeżeli nie wydaje się odpowiednio oznakowanych za to. Może powie Pan, bo to jaka sytuacja była? On tam wjechał samochodem, czy bo ja też kiedyś chodziłem i sprzedawałem na targu 20 lat temu jako jeszcze uczeń i płaciłem wtedy 4 zł za pół stołu. Taka była opłata. Pobierano z tytułu rozładunku samochodu i mówimy tutaj o targowiskach należących, podległych, jeżeli chodzi o administrowanie MPGN-owi Gruziąc. Czyli za każdy wjazd tam musi dana osoba sprzedająca pomimo opłaty, którą ponosi z tytułu abonamentu i tak zwanego postojowego jeszcze, w trakcie są dwie opłaty, jeszcze opłatę za rozładunek samochodu. Jeżeli nie chce uiścić tej opłaty, to pracownicy obsługujący, inkasenci mówią, że mogą sobie oni nosić ręcznie wszystkie towary i to jest jedyne rozwiązanie. Ale to nie tędy droga, bo przypomnę, że Gruziąc jest miastem powierzchni wielkich handlowych, pewnie mieści się w czołówce. Jeżeli gdybyśmy to przeliczyli, wszystkie markety, galerie, dyskonty, które mamy w mieście Gruziąc na jednego mieszkańca, na głowę, to podejrzewam, że znaleźlibyśmy się w pierwszej trójce, a może byśmy byli numer jeden. Dlatego ta niechlubna sytuacja, do której doprowadziła historia i też pewne decyzje, ale szczególnie ostatnich 8 lat, no niestety muszą tworzyć pewną elementarną przeciwwagę dla tych, którzy są najsłabsi, czyli dla ludzi handlujących na targowiskach. I takie rozwiązania niebawem trzeba będzie podjąć, aby ratować właśnie targowiska, aby ratować gruziąską giełdę przy ulicy Łuskowskiego. Przypomnę, że w trakcie realizacji jest rejestracja stowarzyszenia, które zawiązało się na gruziąskiej giełdzie przy ulicy Łuskowskiego. Stowarzyszenie pod nazwą Giełda zarejestrowało się, skupiło kilkadziesiąt osób. Sprawa jest w trakcie rejestracji w sądzie. Docelowo myślimy o przekazaniu zarządzania, my jako radni opozycji, właśnie tej grupie ludzi, która będzie robiła to najsprawniej i będzie dbała o swoje interesy. Jeszcze odnośnie tej sytuacji w KS Stal. Ci rodzice przez tyle lat nie uczestniczyli jako w tym stowarzyszeniu. Nagle zechcieli do niego przystąpić, tak z nienacka. Czy to była jakaś próba przejęcia tego stowarzyszenia? Oni chcieli zmienić władzę i to kierowało ich intencjami, żeby to stowarzyszenie poszerzyć o nowych członków? Bo nikt jeszcze tego pytania nie zadał, no ale taki byłby sens i logika takiego poczyniania, tak? Czyli że ogólnie nie byli zadowoleni z funkcjonowania pana Różyckiego jako tego prezesa, bo te zmiany niedawno nastąpiły, prawda? Rodzice, z którymi rozmawiałem także z trenerami, ale odbyło się też jedno spotkanie w Miszku, ale mówię o grupie rodziców, z którymi także rozmawiałem indywidualnie i w grupie, oświadczyli, że pan prezes Różycki w początkowej fazie, kiedy podjął się tej funkcji, kiedy został wybrany i tak dalej, no był w zasadzie bardzo dobrym prezesem, no koleżeńskim, wspaniałym człowiekiem, przyjacielem klubu, który tworzył Zielone Światło. Sytuacja zmieniła się w roku ubiegłym, bodajże w miesiącu sierpniu, kiedy zauważyli zmianę o 180 stopni, czyli stali się w jednej sekundzie jakimiś ciałami obcymi dla tego klubu, ciałami obcymi dla pana Różyckiego, który konsekwentnie z dnia na dzień zaczął preferować sekcję w zasadzie siatkarską, natomiast piłki nożne nie zauważał. Jak gdyby dążył do tego, aby pozbyć się w pierwszej kolejności ludzi, którzy są tam, że tak powiem, przyszły pewnymi guru, czyli trenerów, którzy tworzą tą dobrą współpracę z grupami dziecięcymi, którzy są autorytetami, którzy są bardzo uczciwi, grają z tymi dziećmi na boisku. Żeby zmusić 100 chłopców dzisiaj do gry na boisku, to trzeba mieć niestety dzisiaj autorytet i nie każdy to potrafi. I naszym zdaniem trzeba bezwzględnie to uszanować i naszym zdaniem też pan prezes Różycki tego nie szanuje. Czy od ostatniej sesji Rady Miejskiej coś się zmieniło? Jakieś nowe rozmowy były poczynione? Bo tu było takie spotkanie, tak, pan zajmował głos. Odbył jedno spotkanie z trenerami, z osobami też związanymi z... A czy ten trener został zwolniony, który był zapowiadany, że zostanie usunięty? Pan prezes Różycki zwalniał go na spotkaniu w Miszku, jednak do tego nie doszło z tego względu, że
praktycznie nie mamy dzisiaj w Gruziązu trenerów i ta pozostała grupa kilkudziesięciu dzieciaków pozostałaby zupełnie bez żadnego nadzoru i bez kierownictwa, jeżeli chodzi o sport.